Witajcie w kolejnym opuszczonym domu. Tym razem jest to dom muzyka. Po jego śmierci nikt nie zaopiekował się tym domem. Jednak mimo to jest dość dobrze zachowany. Pajęczyny, które wiszą nad głowami, mówią o tym, że od dawna nikt tutaj nie zaglądał. Jest tutaj album ze zdjęciami. Ekipa Prometeus. Te wszystkie przedmioty tworzą pewien rodzaj historii. Dom jest opuszczony już prawie od 10 lat. Ale jak widzimy, jest dobrze zachowany. Z tego powodu, że mało osób zna jego lokalizację. Choć mnie to bardzo dziwi, bo dom jest przy samej drodze. Zobaczcie, całe wyposażenie zostało. Stara butelka, szklaneczki, całkiem fajne wazony z niebieskiego prasowanego szkła. Jedynie kto pilnuje tego domu, to całkiem ciekawe pająki. Dekoracyjne talerze poniewierają się po całym domu. Mamy tutaj też fajny, nietypowy piecyk. Niegdyś gotowano na nim obiady. Dom jest bardzo duży, więc dzisiaj naprawdę będziemy mieli co oglądać. Zobaczcie. Niektóre z tych pokoi są zamknięte i nie ma do nich wejścia. Piwnica. Chyba, że to tak, piwnica. Wejdziemy szybko, zobaczymy. Piwnice czasem też są interesujące. Widzę, że większość tych miejsc jest pusta. Szkoda, ale to nic. Bardziej interesuje mnie wyposażenie części mieszkalnej. Tak, piwnice są puste, więc od razu pójdziemy na wyższe piętro. Kolejny rower. Te drzwi są zamknięte, więc idziemy od razu do góry. Jaskółka kiedyś wleciała i niestety nie znalazła już wyjścia. Wchodzimy na pierwsze piętro. Tutaj mamy również bardzo dużo pomieszczeń, które możemy odwiedzić. O, tutaj kolejna kuchnia. Chyba już od dawna nieużywana. Piecyk gazowy. Tak zwany Junkers. I jest i toaleta. Kabina prysznicowa. Wszystko tak w miarę skromnie zrobione.
Jesteśmy w sypialni. Łóżko wygląda, jakby to była samoróbka. W szafach nadal wyposażenie. Tak jest. W tym przypadku żołądkowa gorzka. Dość spore kieliszki. Ciekawe, czy coś znajdziemy w lodówce. Oj, chyba już nie. Będę. Jeszcze papierosy są w środku. Tutaj pusto. Piecyk, tak zwana koza. A tutaj co? Coś w rodzaju biurka. O, tam widzę jakieś głośniki. Co znajduje się za firanką? W zasadzie nic ciekawego. Chyba miejsce na drewno. Zobaczymy, jakie daty figurują na kaszy. Idziemy zobaczyć kolejne pomieszczenia. Spiżarka. Zobaczcie, jaka Coca-Cola. Ja takiej nie pamiętam. Nie zawiera kofeiny. Tutaj mamy pokój zamknięty na kłódkę. Oczywiście nie otwieramy go. A tutaj co? Tutaj też zamknięty. Nic się nie dzieje. Mamy bardzo dużo pomieszczeń tutaj, które mogę wam pokazać. O kurde, jaka kolorystyka. Lodówka. Całkiem fajna. Whirlpool. I troszkę dekoracji. Święta Anna. Pies kaflowy. Powiem wam, że dość czysto tutaj. O kurde. Tutaj już od bardzo, bardzo dawna nikt nie zaglądał. Wszędzie są pajęczyny. I tu dość spore. Z tego, co mi wiadomo, to dom należał do muzyka. Po jego śmierci nie było spadkobierców żadnych. Dlatego domek niszczeje teraz. Też zamknięty pokój. Piecyk. Dach przecieka. Niedobrze. Maszyna, ale niekompletna. Nie ma najważniejszego elementu. Dobra, schodzimy na dół. Przejdziemy się jeszcze naokoło domu. Czy będzie wejście do tej drugiej części. Z tej strony jest zamknięte, ale może być gdzieś otwarte jeszcze. Ktoś próbował się dostać.
My tak nie postępujemy. O. Dobra, wydaje mi się, że tutaj możemy zakończyć eksplorację. W takim razie żegnam się już z Wami i do zobaczenia na kolejnych wyprawach. Na razie.